Słuchajcie, znalazłam bardzo oryginalne stoisko, fajna nazwa, taka nietypowa, wedding room, ślubne rewolucje, hasło bardzo chwytliwe w dzisiejszych czasach. Jest ze mną pani Aleksandra. Pani Aleksandro, bardzo oryginalne tutaj wszystko, myślę, że na takim fajnym trendzie ślubnym, który jest teraz na topie. Proszę powiedzieć, jak to jest z trendami ślubnymi w tym roku? Jeżeli chodzi, my się głównie zajmujemy modą ślubną, tak? Metamorfozami panien młodych, więc rok 2016 przyniósł w modzie ślubnej bardzo wiele nowości, ale też podkreślił rolę tendencji, które są w modzie ślubnej już od kilku sezonów i które kochają panny młode na całym świecie, w tym panny młode w Polsce. Więc przede wszystkim, jakie są suknie w 2016 roku? Lekkie, rustykalne, dziewczęce, romantyczne. Odchodzimy od tych bezowatych form z końca lat 90. sztywnych halek, gorsetów. Odchodzimy od tej mroźnej bieli. Wszystko jest teraz bardzo naturalne i ciepłe. Jeżeli chodzi o materiały, to tiule, koronki, łączenia tiulu z koronkami muśliny. Wszystko to jest lekkie. Czyli rozumiem, że przychodzi potencjalna panna młoda do pani, do salonu, do wedding roomu właściwie, tak. Bardzo fajna nazwa. I mówi, słuchajcie, potrzebuję pomocy, w ogóle nie mam pomysłu na siebie i wy stworzycie jej stylizację, tak? I jak najbardziej, na co dzień pracujemy też jako zawodowe stylistki, więc praca z pannami młodymi to kolejne wyzwanie dla nas. Realizujemy nasz projekt już trzeci sezon. Pojawiają się bardzo różne panie, różne sylwetki, nieraz jest bardzo łatwo, nieraz dużo ciężej, natomiast staramy się, aby każdy się czuł dobrze w naszym wedding roomie, stąd nazwa, robimy kawę, herbatę, rozmawiamy o marzeniach i później próbujemy to wszystko przelać na stylizację panny młodej. Super, bardzo mi się podoba, naprawdę jestem czarowana. Proszę powiedzieć, jak długo czekamy na wymarzoną suknię ślubną? Od ręki czy długo? W naszym przypadku tak naprawdę suknia może być od ręki, ponieważ prowadzimy głównie końcówki kolekcji, więc bazujemy na modelach, które są już gotowe i je dopasowujemy do sylwetki. Jeżeli danego rozmiaru nie mamy, bardzo często zamawiamy, jest sukienka w ciągu tygodnia, krawcowa to dopasowuje wszystko, więc prowadzimy też pewnego rodzaju pogotowie ślubne. Jeżeli panna młoda ocknęła się za późno, że nie ma sukienki, bądź coś się przydarzyło, bo różne są sytuacje, to jesteśmy w ciągu tygodnia w stanie pomóc pannie młodej i stworzyć jej wymarzoną kreację. Rewelacja. Gdzie was można znaleźć w takim razie? Jesteśmy w Gdyni na ulicy Sandomierskiej 2. Super. Facebook, strona internetowa? Jak najbardziej. www.weddingroom.pl. Rewelacja. Słuchajcie, polecam. Słyszałyście same. Pogotowie. Po prostu to jest słowo klucz. Rewelacja. Czyli w razie czego pani Aleksandra stanie na stanowisku i pomoże o każdej porze dnia i nocy. Super. Zapraszamy. Wedding Room. Jest ze mną pani Ania z salonu sukien ślubnych Naomi. Chciałam zapytać, jakie trendy ślubne na 2016, 17, czy coś się zmienia, czy klasyka? Zmienia się, zdecydowanie się zmienia. Sukienki są coraz bardziej delikatne, coraz bardziej subtelne. Tkaniny też są już tak najwyższej jakości. No i raczej zabudowane góry wchodzą w grę, wiadomo, żeby to jak najdelikatniej wyglądać, zdecydowanie. A czy kieszenie? Bo widziałam, że no może nie wiem, czy u nas, w Polsce, ale gdzieś tam na świecie rzeczywiście taki trend się pojawia. Myślę, że to jest bardzo wygodne i pozwala nam coś zrobić rzeczywiście z rękoma. Czy takie coś się u nas w ogóle pojawia, czy się cieszy zainteresowaniem? Ten trend pojawił się już w ubiegłym roku, tak, mieliśmy takie modele. Z tym, że cieszy się takie średnie zainteresowanie. Myślę, że to jest sukienka, która też nie jest zbyt dobra ze względu na taki tik każdej pannej mody, która chowa ręce w kieszeniach, to wiadomo, nie jest zbyt eleganckie. Także do sesji owszem, jak najbardziej, ale tak raczej nie jest to opcją do wyboru, którą preferują, nie, klientki. Mimo panującej mody na szarość jednak w sukienkach nie występuje. Obuwie, tak, owszem, w obuwiu jak najbardziej mamy kolorowe buty i właśnie głównie wybierane są w kolorach szarości, jakieś pastelowe kolory. Czyli jednak suknie ślubne to przede wszystkim klasyka i tak, na to stawiamy. Nic się od lat nie zmienia. I tak, i zostaje dalej w tej kwestii. Im mniej, tym lepiej.